Bożycki, który z początku czuł się jakby związany łańcuchem wobec tego człowieka i ciągle jeszcze miał na pamięci to, co się niedługo stanie, powoli daje się unieść wspomnieniom, które w nim żyją z wielką siłą. Wspomnieniom owych junackich, górskich, karkołomnych wypraw. Zaczyna je opowiadać barwnie zajmująco. Żebrowski aż przystaje i ręce rozkłada. No, no, to dopiero, to dopiero. Pożycki patrzy już prosto w twarz Żebrowskiego i myśli, że ten mały, chudy człowieczek w najeżonym serdaku jest z twarzy bardzo podobny do starego Chińczyka. Ale zarazem myśli, że ten Chińczyk jest przecież bardzo sympatyczny i że on nie jest w stanie oprzeć się temu uczuciu sympatii. Mimo woli wzrokiem ściga sylwetkę Tuśki, owiniętej fałdami białego szala. Przypominają mu się tryumfy sezonowe Tuśki, i rad jest, że ta piękność będzie do niego należała. To wszystko wytwarza w jego umyśle chaos dziwny i męczący. Zaczyna mu się zdawać, że idzie w jakimś śnie, że to co jest, dzieje się nie naprawdę i że nie stanie się nigdy. Pod jego przyciszonym głosem skrzeczy żebrowski. Coś panu powiem, ale mnie pan nie zdradzi. Bo to. – No, no, śmiało. Mam do pana ogromną prośbę. – Proszę, mów pan, jestem na pana usługi. – Chciałbym… Żebrowski waha się, urywa, ogląda na swoją ciupagę, pakuje ją w usta, obrywa kłaki swego serdaka. – Chciałbym i ja pójść choć trochę w góry. Wykrztusił i czeka, co Pożycki na to powie. Ten zaczyna się śmiać serdecznie. To idź pan, góry dla wszystkich otworem. Kiedy ja z przewodnikiem się boję, co znowu? Alż tak, oni przyzwyczajeni do takich, którzy chodzą prędko i śmiało. Ja zaś Boże mój, pan wie, co taki warszawy jak co z biura do domu i z domu do biura najwyżej. No przewodnik się do mnie nie zastosuje, powlecze mnie Bóg wie gdzie, a ja zlecę, więc. No i cóż więc? Więc myślałem, że gdyby pan chciał. i z panem? Tak! Biedne, zmęczone oczy patrzą błagalnie w twarz Pożyckiego. Smutne, zmęczone, a przecież tyle w nich nadziei radosnej, że ta wycieczka może przyjść do skutku. Patrzą i czekają. Biedne, urzędnicze oczy. Pożycki utonął w nich swymi zdrowymi, żywymi źrenicami. Zrozumiał ich melancholię i nędzę i do prośby się przychyla. Ależ chętnie. Co? Chciałby pan? A mój Boże, jaki pan poczciwy. Zaprowadzę pana. Pożycki namyśla się. Dokąd? Dokąd? Do czarnego stawu. Żebrowski jest zachwycony. Czy to daleko? Nie, a niebezpiecznie. Ależ cóż znowu? Dzieci tam chodzą. Niech się pan nie boi, ze mną nic złego się panu nie stanie. prawski rad chichoce cicho. Ja wiem, ja wiem. Pan jest silny, zdrów, dzielny. Doskonałą miałem ideę, udając się do pana. A kiedy pójdziemy? Może jutro? Bo ja zaledwie parę dni mogę zabawić. Niech będzie jutro. Umilkli, bo Tuśka i Pita, zawróciwszy, zbliżyły się ku nim. Wracamy do domu, rzekła Tuśka, przechodząc. Zimno? głowa mnie boli. Oczy jej utonęły w oczach Pożyckiego. Przelotnie przypomnieli sobie tym spojrzeniem niedawne pocałunki i postanowienia. Kobiety poszły znów naprzód. Żebrowski, uczepiwszy się serdaka Pożyckiego, powstrzymywał go. A co mam z sobą zabrać? Zapytał. Nic. Serdak przecież wezmę. No tak. I ciupagę. tak. Wezmę płaską buteleczkę koniaku i szynki. Już sobie wszystko na wypadek przygotowałem i schowałem w sieni, bo przed moją żoną sza zacznie mi odradzać, wyśmiewać. Zamknę drzwi do swego pokoju pod pretekstem, iż nie chcę jej rano budzić. A skoro świt, przez werandę wymknę się do pana. Dobrze? Doskonale. Zostawię jej kartkę i oddam przez gaździnę, że plan wycieczki powstał rano i że nie chciałem jej budzić. Dobrze obmyśliłem? Wybornie, ale z pana Machiavel. Śmiać się zaczęli obaj. Tuśka się obejrzała. Umilkli, jakby złapani na gorącym uczynku. Więc jutro? Jutro. szeptali jak związani tajemnicą. Doszli do chałupy. Gdy się rozstawali, mrugali do siebie tajemniczo i porozumiewawczo. A ręce ich ścisnęły się serdecznie i gorąco. Ręce męża i kochanka. Tak bywa. A co najdziwniejsze, że był to prąd szczery, choć bezwietny. Idźmy jeszcze dalej. i Ja czytałem, że jest jeszcze jakiś zmarzły stawek. Nie, tu zostaniemy. I tak pan ledwo żyjesz. Żebrowski wydał swą biedną klatkę piersiową. To się panu tak zdaje? Ja bym dopiero teraz poszedł światami. Ręką wskazał dokoła wspaniale, pełen energii. Lecz ręka mu opadła, osunęła się na głaz i przypadł twarzą do mchu. A co, a co? roześmiał się Pożycki. Żebrowski, nie wstając, pragnął się usprawiedliwić. To tylko chwilowe. Ładnie chwilowe. Napiję się koniaku i zaraz będę rzeźwiejszy. Koniak wypity, płaska buteleczka z jednej kieszeni już pusta, ale sił jakoś żebrowskiemu nie przybywa. Przeciwnie, coraz więcej mu się jakoś w głowie mroczy. Wie pan, mówi uśmiechając się nieśmiało, ja trochę pod tym krzakiem przysiądę, odetchnę i znów dalej. Przysiadaj, pan, i owszem. żebrowski zbiera mech. Urządza sobie siedzenie, wreszcie siada, wyciąga nogi, oddycha ciężko. A to panie, szepcze, a to panie. Patrzy przed siebie, dziwi się, że nie widzi wcale Giewontu i ani pod stopami nie ma przepaści, ani łańcucha szczytów nie widno, tak jak z dołu. Są na jaśniejszym miejscu, na rodzaju polanki tonącej w morzu mchów puszystych, z których strzelają jodły splątane z limbami. Opodal jarzębina płonie purpurą, rozkładając baldachim swych delikatnych liści. Ot, las i las. Żebrowski z zamglone oczy podnosi na Pożyckiego, który usiadł opodal i papierosa pali. Proszę pana, czemu tu gór nie widać? Dlatego, że w nich jesteśmy. Aha. Mąż Tuśki zdawał się przez chwilę zbierać myśli i przeżuwać doznane wrażenia. – A czemu nie szliśmy nad przepaściami? Pożycki wesoło się roześmiał. – Bo jesteśmy jeszcze bardzo nisko i o przepaściach nie ma mowy. – Nisko? A mnie się zdawało, że my Bóg wie, gdzie jesteśmy. Tak się pieli w górę, skakali przez potoki, no, no. – Przede wszystkim wyszliśmy późno. – Proszę pana, cóż ja winien że żona całą noc nie spała i skoro świt zbudziła się, chodziła po swej izbie, płakała czy coś? Płakała? Zdaje się, może zęby ją bolały. Umilkli obaj na chwilę. Widmo płaczącej tuśki przemknęło wśród jarzębin. Pożyckiemu zrobiło się dziwnie nieprzyjemnie. Uczucie lekkości, które ogarnęło go, gdy wszedł w ten las pełen uroku i surowego piękna, Znikło. Ciężar, który czuł od wczoraj, od owego postanowienia Tuśki, rozejścia się z mężem, znów gnieść go zaczął. – Niech pan zaśnie – mówi, chcąc się uwolnić od słuchania tego płaczliwego głosu. Żebrowski potrząsa głową junacko. – Ja? Spać? To pan mnie nie zna. Nie po to idzie się w góry, ażeby się wysypiać. Zaraz pójdziemy dalej. Tylko niech pan nie odchodzi. – a czego się pan boi? Żebrowski się namyśla. Widocznie wstydzi się powiedzieć. Wreszcie wydusza. No, są przecież niedźwiedzie, a potem zbójnicy. Przerywa mu pogardliwy śmiech Pożyckiego. Aktor śmieje się, wzruszając ramionami. Niedźwiedzie? Zbójnicy? Ano, tak pisze w Naprzełęczy, hazarduje Żebrowski. Niech pan będzie spokojny, już ja pana obronię. Pan czym? No, tym. Pożycki wyjął z kieszeni krótki rewolwer. żebrowski nagle spoważniał. Pan dobrze strzela? Naturalnie. Nie może być. Dlaczego nie może być? No bo pan aktor nie chciał się przyznać, że widok tej nabitej broni przejmował go niepokonanym nerwowym strachem. Już od dziecka lękał się śmiercionośnych narzędzi i nigdy nie bawił się żołnierzami, tak jak inni malcy, raczej kół po kątach lekcje lub czytał gazety, lubując się szczególnie ogłoszeniami.